Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o zadziwiającej relikwii, która pozostała nam po zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Relikwii, która została nam dana ewidentnie jako dowód właśnie na nasze czasy. Zapraszam. Oczywiście będę mówił o całunie turyńskim. Polecam tutaj bardzo serdecznie tekst pani Gertrudy Wali. Jest to tekst, który ukazał się w naszym czasopiśmie Zawsze Wierni, numer 3 z roku 2015, czyli numer 178. Ten artykuł jednak jest dostępny również na naszej stronie internetowej. Podlinkuję cały ten artykuł i zachęcam do zapoznania się z nim w całości. Ja tutaj będę czytał fragmenty tego artykułu, odrobinę go też streszczając, ewentualnie odrobinę komentując, przede wszystkim chcąc zachęcić do zapoznania się z całością tegoż artykułu. W punkcie trzecim, opis całunu, czytamy. Całun, na którym zachował się obustronny obraz ciała poddanego torturom i ukrzyżowanego mężczyzny, już swoimi wymiarami 4,42 na 1,13 metra, wskazuje na starożytną Palestynę jako miejsce swego powstania. Wymiary te odpowiadają bowiem starożytnym łokciom syryjskim. Miara długości równa około 50 cm, zatem wymiary całunu to 2 na 8 łokci syryjskich. Rozmieszczone w charakterystyczny sposób na powierzchni całunu plamy po wodzie w kształcie rąbów wskazują na to, że płótno nasączone było mieszaniną aloesu i mirry. Plamy te pochodzą przypuszczalnie z I wieku, kiedy to całun złożony w harmonijkę, prawdopodobnie na 52 części, przechowywany był w glinanym dzbanie, do którego widocznie dostała się woda. Punkt czwarty. Tkanina. Technika tkacka, za pomocą której wykonany został całun, znana była już w starożytności. Jest to wzór jodełkowy z wiązaniem diagonalnym 3 do 1, to znaczy jeden wątek tkacki przechodzi nad trzema nitkami osnowy, a następnie pod jedną nitką osnowy. W kolejnym rzędzie całość zostaje przesunięta i powtórzona. Chodzi tu o bardzo kosztowną metodę tkacką, wytworzoną na obszarze syro-palestyńskim. Tak drogocennych tkanin normalnie nie używano do pochówku. Były one przeznaczone do celów liturgicznych oraz na szaty kapłańskie. Dzięki różnym niezależnym próbom Giulio Fanti zdołał udowodnić, że tkanina całunu musi pochodzić z I wieku po Chrystusie. Zastosował przy tym dwie metody. Po pierwsze dwie alternatywne chemiczne próby datowania całunu oparte na spektroskopii promieniowania elektromagnetycznego, Fourierowska spektroskopia podczerwona, szczególna odmiana spektroskopii podczerwonej i spektroskopia Ramana. Metoda ta analizuje wzajemne oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego i materii, posługując się absorpcją promieniowania elektromagnetycznego, która powoduje zmianę energii rotacyjnej i drganiowej molekul. Badania tymi dwiema metodami dały z 95% pewnością następujące wyniki. Pomiar Fouriera około rok 300 przed Chrystusem przy marginesie błędu 400 lat. Pomiar Ramana około 200 rok przed Chrystusem przy marginesie błędu 500 lat. Połączenie wyników obu metod daje wynik zbieżny z okresem I wieku. Po drugie, wieloparametrowa mechaniczna metoda datowania przy zastosowaniu aparatu pomiarowego skonstruowanego przez Fantiego specjalnie do tego celu, uzyskany z 95% pewnością wynik wskazuje na rok 372 po Chrystusie przy marginesie błędu 400 lat. Po zsumowaniu wyników poszczególnych metod uznajemy datę bliską latom 30-33 po Chrystusie. Do tego dochodzą jeszcze niezależne od prób Fantiego badania Ray'ego Rogersa, który na krótko przed swoją śmiercią w roku 2005 wykazał, że całun turyński nie zawiera waniliny. Czy to też może liczyć 2 lub 3 tysiące lat. Także krosna, na których sporządzono lniane płótno całunu, wskazują na jego orientalne pochodzenie, a dokładniej na starożytny Izrael. Między nitkami tkaniny odnaleziono bowiem ślady Gossypium herbaceum, odmiany bawełny, którą już w czasach przedchrześcijańskich uprawiano w Syrii i Palestynie. Bezpośrednio przed sporządzeniem tkaniny całunu musiano więc na tych samych krosnach tkać bawełny.
W średniowieczu na zachodzie bawełna nie była ani uprawiana, ani używana do sporządzania tkanin, poza Sycylią i mauretańską Hiszpanią. Ścisłe oddzielenie przemdzy roślinnej od wełny zwierzęcej jest typowe dla obszaru żydowskiego, gdzie obowiązywał zakaz łączenia wełny zwierzęcej z lnem. Pomijam tutaj fragment o śladach nadpalenia, o pasie materiału doszytym już w czasach apostolskich. Teraz zacytuję fragment Autentyczna ofiara ukrzyżowania. Zdaniem wiodących etnologów utrwalony na całunie obraz przedstawia mężczyznę w wieku około od 30 do 45 lat. Mamy tu do czynienia z dokładnym pod względem anatomii odwzorowaniem ofiary ukrzyżowania, wskazującym zauważalne paralele do najbardziej znanej ofiary ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Co najmniej od roku 1989, rok po opublikowaniu wyników radiodatowania całunu, które wywołały spore zamieszanie i zaniepokojenie, wiemy, że obraz ciała na całunie nie mógł zostać wytworzony w sposób sztuczny, ale jest podobizną autentycznej ofiary ukrzyżowania. Pozostaje tylko wyjaśnić, kim był ten człowiek. Ślady rzymskiego biczowania. Ciało jest z obu stron pokryte krwawymi ranami o kształcie małych hantli. Są to ślady rzymskiej kary biczowania, wymierzanej przy użyciu cieszącego się złą sławą narzędzia tortur o nazwie flagrum taxilatum, bicza z węzłami. Składał się on z rękojeści, do której przymocowane były dwa lub trzy skórzane rzemienie, zaopatrzone na końcach w podwójne metalowe kulki tworzące kształt hantli. Czasem używano także kostek ze stawu skokowego owiec. W przypadku, tutaj przeskoczyłem fragment, w przypadku żydowskiej kary biczowania liczba ciosów była ograniczona do 40 bez jednego. U Rzymian jednak liczba uderzeń nie była ograniczona. Biczowanie ofiary z całunu nie odbywało się w czasie drogi na miejsce ukrzyżowania, kiedy skazany dźwigał na swych ramionach belkę krzyża. Świadczy o tym fakt, że pod rozległymi skaleczeniami spowodowanymi przez belkę krzyża znajdują się liczne rany po biczowaniu. Można stwierdzić około 124 uderzeń, które pozostawiły na ciele około 372 rany po biczowaniu. Niektórzy specjaliści w zakresie medycyny sądowej są zdania, że spowodowana przez te bestialskie tortury ogromna utrata krwi, a co za tym idzie załamanie się układu krążenia, przyczyniły się znacząco do tego, że agonia Jezusa na krzyżu trwała tylko kilka godzin. W 2008 roku stwierdzono na całunie ślady uderzeń rózgami i rzemieniami z wołowej skóry, za pomocą których znęcano się nad ofiarą jeszcze przed biczowaniem. Wykryto również sińce i krwiaki na obszarze pokryte ranami z biczowania. Choć mechanizm ich przeniesienia na płótno całunu pozostaje całkowicie niewyjaśniony. Punkt 9. Oblicze pełne ran i krwi. Przyglądając się twarzy mężczyzny z całunu, można stwierdzić, że był to pobożny Żyd z pierwszego wieku. Świadczy o tym pociągły kształt twarzy z wysoko umieszczonymi kośćmi policzkowymi i długim, wąskim nosem. Bliską proporcją rozstawu oczu do długości nosa. A przede wszystkim układ włosów typowy dla pobożnego Żyda z pierwszego wieku. Na obrazie twarzy widać, że cztery pary głowy nie były golone. Cztery krańce głowy nie były golone. Broda, wąsy, pukle włosów po obu stronach twarzy i długie włosy spięte na karku. Zagadką pozostaje, w jaki sposób włosy mogły w pozycji leżącej opadać po obu stronach w taki sposób, jak są widoczne na całunie. A może jest to wskazówka dotycząca tożsamości człowieka z całunu. Również fakt, że ani twarzy, ani nareszcie, ani na twarzy, ani nareszcie ciała nie ma oznak rozkładu, stanowi dla badaczy niemałą zagadkę. Przy obficie krwawiących ranach proces rozkładu powinien zacząć się bardzo szybko. Na obrazie ciała powinny być widoczne ślady wydzielin towarzyszących rozkładowi, a w okolicy ust kręgi po ulatniającym się amoniaku. Jednak nic z tego nie znajdujemy na całunie. Co zatem stało się z ciałem, zanim uległo rozkładowi? Pomijam punkt 10, ułożenie ciała typowe dla kapłana, również 11, karę za bluźnierstwo. Przeczytam fragment punktu 12, ukoronowany cierniem król żydowski. Widoczne na całunie charakterystyczne ślady krwi układające się w kształt litery epsilon spowodowane zostały uszkodzeniem żyły twarzowej, podczas gdy ślady krwi przypominające kształtem cyfrę 1 zawierają krew tętniczną. Zwracam uwagę na to rozróżnienie krwi, gdzie ona powinna być, jaki rodzaj krwi, to jest rzecz, która wcale nie jest oczywista i umieszczenie na
próbie fałszerstwa czegoś takiego przed gdzieś tam wiekiem XVIII-XIX jest rzeczą praktycznie niemożliwą. Cała tylna część głowy pokryta jest licznymi śladami krwi wskazującymi na rany kłute. Pochodzą one prawdopodobnie z gałązek dwukolczaka śródziemnomorskiego, głożyny ciernia Chrystusa bądź Gundelia Turfene Forti, której pyłki znajdują się także na chuście z Oviedo, a także Rhamnus Lycioides o cierniach sięgających do 3,5 cm długości. Wszystkie te krwawe rany na czole i z tyłu głowy pozwalają na postawienie wniosku, że ofiara była rytualnie wyszydzana. Jako król żydowski człowiek ten został ukoronowany koroną z cierni według orientalnego zwyczaju przypominającą kształtem czepek i wydany na pośmiewisko żołdactwa. W 1997 roku francuscy inżynierowie doszukali się na obliczu stołu fragmentów napisu pozwalających na wyciągnięcie wniosków dotyczących tożsamości tego człowieka i sposobu, w jaki pozbawiono go życia. Ponieważ fragmenty te zgadzają się z napisem na tabliczce Krzyża Świętego przechowywanej w Rzymie w kościele Świętego Krzyża Jerozolimskiego, pozwala to na przypuszczenie, że widoczna na całunie osoba pochodzi z Izraela i żyła w I wieku. Z drugiej jednak strony te fragmenty napisu mające przedstawiać coś w rodzaju zezwolenia na pochówek są odrzucane przez niektórych naukowców jako złudzenie optyczne. Punkt 15. Ukrzyżowanie. Obraz na całunie pod względem anatomicznym ukazuje realistycznie i w jednoznaczny sposób ofiarę ukrzyżowania. Świadczą o tym rany na nadgarstkach, niewidoczne kciuki cofnięte do wnętrza dłoni wskutek naruszenia nerwu pośrodkowego. Znowu o takich rzeczach, że takie rzeczy się dzieją przy ukrzyżowaniu, średniowieczni fałszerze nie wiedzieli. A także widoczne na przedramionach ślady krwi, biegnące pod zmiennymi kątami. Pozornie nazbyt długie ramiona wskazują na poważne uszkodzenie splotów ramiennych i samych barków, spowodowane być może wstrząsem wywołanym przy upadku przez ciężką belkę poprzeczną krzyża. Stawy barkowe zdają się być wyłamane, ścięgna zerwane. W każdym razie całun pokazuje, że po złożeniu do grobu dłonie, mimo stężenia pośmiertnego ramion, pozostały skrzyżowane nad ciałem, choć nie były związane. W normalnym przypadku ramiona musiałyby opaść po obu stronach tułowia. Niektórzy badacze uważają ponadto, że Jezus, wisząc na krzyżu, mógł się podciągać tylko na lewym ramieniu, ponieważ prawy bark zdaje się być zbyt mocno naruszony. Wskazują na to również wyciągnięte palce prawej dłoni i zaciśnięte palce lewej. Każde poruszenie musiało, poza trudnością we wzięciu oddechu, wywołać ogromne cierpienie. Aby męki skazanego nie doprowadziły do zbyt szybkiej śmierci, także jego stopy przybito gwoździami, jak to widać z obficie krwawiącej rany na podeszwie prawej stopy. Punkt 16. Przebicie serca. W przypadku egzekucji żydowskich śmierć skazanego musiała zostać stwierdzona przed zachodem słońca, dlatego ofiarom łamano nogi, aby przyspieszyć zgon. Całun pokazuje jednak w sposób jednoznaczny, że na tej ofierze ukrzyżowania nie wykonano crurifragium, złamanie goleni, lecz śmierć została potwierdzona przez transwerberację, przebicie serca. Całun pozwala także stwierdzić, że nie był to akt miłosierdzia nad konającym, a jedynie dowód na to, że skazany już nie żył, jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Dźgnięcie wykonane rzymską lancea przeszło między 5. a 6. żebrem. Rozchodzące się na boki brzegi rany oraz wypływ zebranej wcześniej gęstniejącej już krwi i surowicy wskazują, że moment śmierci poprzedził bicie serca. W przeciwnym bowiem razie brzegi rany zbiegły się po wyjęciu ostrza. Rana w boku widoczna na całunie oraz nie dająca się wyjaśnić czynnościami oddechowymi, zawierająca krew mieszanina płynów przesiąkowych z płuc, stwierdzona w obszarze ust i nosa na chuście z Oviedo, dają jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy Jezus rzeczywiście umarł na krzyżu i był martwy w chwili złożenia do grobu, obalając tym samym wszystkie argumenty teorii pozornej śmierci. Krew, która nie ujrzała skażenia. Ślady krwi pozostawione na całunie tureńskim, chuście z Oviedo i tunice z Argentu zostały poddane wnikliwym analizom chemicznym i badaniom z zakresu medycyny sądowej. We wszystkich trzech przypadkach mamy do czynienia w sposób jednoznaczny z krwią ludzką, należącą do mężczyzny i mającą stosunkowo rzadką w Europie grupę AB. Do tej samej grupy należy krew Hostii z Lanciano, która w VIII wieku w cudowny sposób zmieniła się w żywą tkankę mięśnia sercowego.
Krew całunu jest jasno-czerwonej barwy i stosownie do tego zawiera wysokie stężenie bilirubiny, czyli żółtawego środka barwiącego syntezowanego w wątrobie diagnozowanego u pacjentów z wewnętrznymi krwiotokami. W 2008 roku Carlo Goldoni, doktor medycyny, patolog kliniczny, odkrył jednak, że stara krew barwi się na jasno-czerwono pod wpływem intensywnego promieniowania UV. Nawet po śmierci krew wykazuje szczególną właściwość. Stanowi w pewnym sensie wizytówkę ofiary widocznej na całunie. Podobnie jak twarz i całe ciało, również jej krew nie ujrzała skażenia. W trakcie dokładnych analiz biegli medycyny sądowej mogli stwierdzić w krwi tego zmarłego początek procesu fibrinolizy. Proces ten jednak został zatrzymany po około 36 godzinach. Przez jakieś niezwykłe i nie dające się powtórzyć wydarzenie, także ślady krwi są na całunie doskonale widoczne. Jest to krew, która najpierw skrzepła, a następnie na powrót odzyskała swą konsystencję i nasączyła nitki tkaniny, tak, że miejscami jest widoczna na odwrotnej stronie. Przy czym otaczające skrzepy krwi, kręgi surowicy, fluoryzują lekko pod wpływem promieniowania UV. Badacze zupełnie nie są w stanie wyjaśnić, w jaki sposób kontakt ciała z tkaniną mógł zostać przerwany tak, że jednocześnie ślady krwi pozostały nienaruszone, a tkanina całunu nie została uszkodzona. To jest również bardzo ważne. Gdyby zdejmować ten całun z ciała, to zerwane zostały były te strupy, uszkodzona w jakiś sposób również tkanina całunu. Myślę, że najciekawszy fragment, a przynajmniej jeden z najciekawszych, obraz pełen tajemnic. Charakterystyczne jest, że krew przesączyła materiał całunu do głębi, podczas gdy obraz ciała nigdy nie wniknął w głąb tkaniny. Obraz ten zresztą znajduje się jedynie na tej stronie całunu, która stykała się z ciałem. Na stronie odwrotnej jest niewidoczny, z wyjątkiem kilku miejsc w obszarze twarzy i dłoni, gdzie stwierdzić można zjawisko obustronnego zabarwienia powierzchniowego. To znaczy zabarwienie widoczne na wewnętrznej i zewnętrznej stronie całunu nie wniknęło do wnętrza tkaniny. Zabarwienie dotyczy tylko zewnętrznych ścian komórkowych, to znaczy całego obszaru, epidermy, poszczególnych włókien, 2 do 5 z około 70 do 200 w jednej nitce tkaniny. Natomiast wnętrze włókien, a także wolna przestrzeń między nimi, nie wykazują zabarwienia. Głębokość zabarwienia epidermy wynosi 0,2 mm. Obraz ciała na całunie okazuje się zatem dziełem niezwykle delikatnym. Gołym okiem, bez mikroskopu, człowiek nie jest w stanie uzyskać tak płytkiego, ręcznego wybarwienia. Hipoteza sfabrykowania całunu przez średniowiecznego fałszerza zostaje więc sprowadzona do absurdu. Zauważmy bowiem, że a. Średnica pojedynczej nitki tkaniny wynosi 0,25 mm, czyli trzykrotnie mniej niż średnica ludzkiego włosa. Średnica pojedynczego włókna to około 0,013 mm, a zabarwienie zewnętrznej powłoki sięga na głębokość 0,2 pi, czyli, tak jak wspomniałem wcześniej, 0,2 mm. C. Aż po dzień dzisiejszy wszystkie próby podrobienia całunu nie powiodły się. Aż po dzień dzisiejszy nie udało się stworzyć nic podobnego pomimo prób. Zwłaszcza ze względu na te mikroskopijne detale, ponieważ pod odciśniętymi śladami krwi nie ma obrazu ciała, a zatem tkanina musiała zetknąć się z krwią przed jego powstaniem. Ślady krwi znajdujące się poza obrazem ciała, na przykład na lewym łokciu, w fotograficznym negatywie jest to prawy łokieć, dowodzą, że całun spoczywał na trójwymiarowym prawdziwym ciele, a ślady krwi powstały przez rzeczywisty kontakt z ranami. Mimo to tylna strona obrazu ciała wygląda tak, jak gdyby ciężar spoczywającego ciała wcale na nią nie oddziaływał. Dla nauki w jej obecnym stanie rozwoju pozostaje rzeczą całkowicie niewyjaśnioną, w jaki sposób na całunie, który owijał ciało, mógł się znaleźć obraz przedstawiający ciało bez zniekształcenia proporcji, jakby we frontalnym odbiciu lustrzanym albo w fotograficznym portrecie. Pomijam punkt 20. I przeczytam fragment z punktu 21. Droga całunu przez historię. Odkrycie pyłków i śladów roślin. Nie znamy dokładnie wszystkich etapów, jakie całun przebył na przestrzeni wieków. Z Jerozolimy przez Edesę w Turcji, Konstantynopol, Ateny, być może Akkę, Cypr, po Beson i Lirej, gdzie przypuszczalnie w 1355 roku został po raz pierwszy w Europie wystawiony na widok publiczny przez rodzinę Jeffreya z Szarny. Wskazówką są dla nas odkryte na całunie pyłki roślin występujących wzdłuż tej drogi. Znaleziono na nim jednak nie tylko pyłki, lecz także odciski roślin. Jednym z pierwszych badaczy, który odkrył na całunie zarys złocienia wieńcowego,
był Oswald Scheuermann, który już w latach 80. opublikował sensacyjne wyjaśnienie powstania obrazu na całunie. Izraelscy naukowcy, jak Avionam Danin i Uri Baruch, znaleźli odciski roślin, które razem występują tylko w okolicach Jerozolimy: parolistu, parolistu krzaczastego, czystka kretańskiego i Gundelia turneforti. Stwierdzono pyłki 28 gatunków roślin kwitnących tylko w marcu i kwietniu. Zatem również pyłki i odciski roślin na całunie świadczą o jego orientalnym pochodzeniu. Mimo tych odkryć, faktyczne istnienie odcisków roślin jest kwestionowane przez część naukowców. Zwracam tutaj uwagę, że kwestionowany jest fakt odbicia części roślin, które mogłyby być posypane, jakby, którymi ciało mogłoby być posypane, a nie samych pyłków. Punkt 23. Oblicze jego zajaśniało jak słońce. W jaki sposób mogło jednak dojść do odciśnięcia się monet na tkaninie w tak krótkim czasie? Ten fragment o monetach pominąłem. Zachęcam do zapoznania się z całością tekstu. Normalnie jest to możliwe tylko pod wpływem intensywnej eksplozji energii, silnego wyładowania elektromagnetycznego. Wskazuje na to również trójwymiarowość obrazu ciała na całunie. Pewnym naukowcom udało się na podstawie zróżnicowania jasności obrazu ustalić odległość między ciałem a tkaniną i na podstawie tych danych odtworzyć rzeźbę ciała. Wysoka rozdzielczość optyczna, dokładne oddanie rysów twarzy oraz odporność obrazu na działanie wilgoci i wysokiej temperatury także wskazują na to, że powstał on przez krótkie, intensywne, bliżej niewyjaśnione promieniowanie. Ponadto na obrazie ciała widoczne są także te miejsca, w których ciało nie stykało się z tkaniną, np. kostki czy wewnętrzna strona kolan. Obraz wygląda więc jak ortogonalna, pionowa projekcja leżącego ciała ku górze i ku dołowi jednocześnie, która musiała zostać wywołana przez nieznane źródło energii znajdujące się w samym ciele. Niektórzy badacze wskazują na jednorazowe, nie dające się powtórzyć wydarzenie, które zatrzymało również proces fibrinolizy. Wilgotne jeszcze płótno całunu musiało zostać poddane działaniu zupełnie niewyjaśnionego, pochodzącego z samego ciała wyładowania energii. Oswald Scheuermann uważa, że musiał to być rodzaj wyładowania koronowego, występującego w warunkach naturalnych tylko przy uderzeniach pioruna, ponieważ na brzegach odcisków monet stwierdzono ślady wyładowań iskrowych. Za wyładowaniem koronowym przemawia również zjawisko obustronnego powierzchniowego zabarwienia tkaniny, wyraźnie widoczne na płótnie całunu. Chodzi tu o wydarzenie, które spowodowało jednocześnie zniknięcie ciała i powstanie jego obrazu na tkaninie. Prawosławny teolog Oliver Clement mówi wręcz o podobnym do błyskawicy spaleniu baranka paschalnego. Giulio Fanti jest zdania, że do wytworzenia takiego obrazu, jaki widzimy na całunie, potrzebne było olbrzymie wyładowanie elektromagnetyczne o napięciu 300 tysięcy voltów, trwające 0,3 milisekundy. To mniej więcej tyle, co 50 piorunów jednocześnie do tego w zamkniętym grobowcu. Punkt 25. Fotografia nie ręką ludzką wykonana. Od czasu, gdy fotograf amator Secondo Pia dokonał przypadkiem odkrycia, że obraz na całunie, uważany przez niemal 2000 lat za wierną, nie ręką ludzką uczynioną podobiznę Chrystusa, w rzeczywistości jest też czymś w rodzaju negatywu. I dopiero metodą fotograficzną można uzyskać pozytyw. Wśród naukowców panuje spór dotyczący powstania tego zagadkowego obrazu. Ta trwająca do dziś i prowadzona często w bardzo polemiczny sposób kontrowersja była być może jedną z przyczyn, dla których przedstawiciele Kościoła woleli pozwolić na coraz mocniejsze wyrażanie sceptycyzmu i wątpliwości, niż zająć jasne i pozytywne stanowisko w sprawie autentyczności całunu. Punkt 26. Wykradzenie ciała czy jego tajemnicze zniknięcie. Można stwierdzić w sposób jednoznaczny i obiektywny, że ciało nie zostało rękoma wydobyte z całunu przez odwinięcie lub oderwanie. Musiało w tajemniczy sposób zniknąć z całunu. Niektórzy badacze mówią o dematerializacji ciała, bądź też, że ciało stało się mechanicznie transparentne. Stanowi to wyraźną wskazówkę co do tożsamości mężczyzny z całunu. Wbrew wszelkim niedowiarkom dowodzi to bowiem, że mógł to być tylko Jezus Nazaretu, o którym jako jedynym w całej historii ludzkości przekazano takie informacje. Identyfikacja ciała. Już w 1993 roku, pracujący dla Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Całunem Turyńskim, naukowiec Arnold Aram Upiński jako pierwszy odkrył, kim koniecznie musiał być człowiek z całunu. Zastosował przy tym te same procedury badawcze, które stosuje się w kryminalistyce do zidentyfikowania nieznanych ciał.
Wynik dokonany przez niego identyfikacji potwierdzony został przez podwójny system ekspertów. Rezultat badań Upińskiego daje pewność większą niż dowolny wynik wszystkich rachunków prawdopodobieństwa, które osiągając stopień prawdopodobieństwa równy 1 do 200 miliardów, gwarantują już quasi-pewność. Ponadto Fanti udowodnił swoimi obliczeniami, że wszystkie przedstawienia Chrystusa w sztuce, przynajmniej od VII wieku, musiały być wzorowane na całunie turyńskim. Prawdopodobieństwo wynosi tu 1 do 7 miliardów. Oznacza to, że wszystkie znane nam przedstawienia Chrystusa, przynajmniej od VII wieku, bazują na jednolitym wzorcu, mianowicie na całunie turyńskim, podobiznie nie ręką ludzką uczynionej, a nie odwrotnie. To znaczy całun nie został sfabrykowany w średniowieczu w oparciu o wzorce bizantyjskie. Ta hipoteza, podtrzymywana przez niektórych przeciwników autentyczności całunu, jest zupełnie absurdalna. Poza tym, gdyby grób Chrystusa nie był pusty, jak to utrzymują dziś niektórzy teolodzy, i jego ciało zostało zawinięte w całun, to nie mielibyśmy dziś żadnego całunu, gdyż uległby on rozkładowi wraz z ciałem i najpóźniej po upływie roku zostałby spalony. W ten sposób także teoria wykradzionego ciała, która już od czasów apostolskich aż do dziś wywoływała zamieszanie i skłaniała do odrzucenia chrześcijaństwa, została sprowadzona do absurdu. Coraz więcej uczonych, takich jak Scheuermann, Arnold Aaron Słupiński, Fanti, Marinelli, Malanturuco, Salin, Lavoie i wiele innych, widzi w tym nie dającym się powtórzyć wydarzeniu z poranka wielkanocnego wyraźne odniesienie się do zmartwychwstania. Lekarz amerykański Lavoie osobiście podjął rozmaite próby osiągnięcia metodą fotograficzną efektu zbliżonego do widocznego na całunie. Doszedł jednak do wniosku, że obraz na całunie musi być zdjęciem powstałym w chwili zmartwychwstania i wykracza poza nasze pojęcie o czasie i przestrzeni. Frontalny obraz, podobny do lustrzanego odbicia, pozwala na wniosek, że w momencie jego powstania płótno musiało leżeć płasko, choć było owinięte wokół ciała. Jest to zagadka, która pozostaje niewyjaśniona przez naukę. Poza tym układ włosów jest typowy dla człowieka w postawie stojącej, w postawie leżącej musiałyby bowiem opadać inaczej. Jest jeszcze wiele punktów w tym dosyć długim artykule, jednak ja nie będę już ich więcej czytał. Oczywiście podam link i zachęcam do zapoznania się z nim w całości. Myślę, że warto tutaj powiedzieć jeszcze jedno słowo a propos słynnej metody C14, która miałaby podważyć autentyczność całunu turyńskiego. Zwrócę tutaj uwagę na materiał przygotowany przez profesora z AGH, który ma pokazać, który pokazuje, że zostało już dowiedzione, że gdy pobierano próbki do tego badania metodą rozpadu węglowego, te próbki zostały pobrane wszystkie z jednego miejsca i to miejsce w materiale wykazuje ewidentne różnice w porównaniu do pozostałej części tkaniny, a więc w ten sposób nie jest to miarodajne. Widzimy, że jest tutaj mnóstwo rzeczy na tym całunie turyńskim, których nie dałoby się podrobić. Naukowcy z NASA badali całun turyński i stwierdzili, że podrobienie go w średniowieczu lub w okresie renesansu byłoby większym cudem niż zmartwychwstanie. Oznaczałoby to, że wszystkie zdobycze nauki wieku XX już były znane i praktykowane właśnie w średniowieczu lub w okresie renesansu. Oczywiście wszystko podlinkuję, zarówno tą pracę, która wykazuje, że próbki pobrane do badania metodą C14 zostały wzięte z materiału, z fragmentu, który nie był oryginalny, jak i do tekstów mówiących o tym badaniu przez naukowców z NASA. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.